Odmienne spojrzenie na sytuację w Unii ma była premier Beata Szydło. W trakcie dyskusji w Parlamencie Europejskim podkreślała, że coraz częściej łamane są zasady i wartości, które legły u podstaw wspólnoty, w tym wartości chrześcijańskie. Na jakiej podstawie traktatowej, ale też i moralnej, Komisja Europejska chce karać regiony, gminy, województwa, które publicznie wyrażają poparcie i wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny czy dla wartości chrześcijańskich? Jakież to przepisy traktatowe pozwalają łączyć praworządność z wypłacaniem funduszy europejskich? Gdzie w traktatach zapisano, że arbitralnej decyzje pojedynczego urzędnika instytucji europejskich mogą decydować o tym, czy system prawny danego państwa członkowskiego jest zgodny z unijnym prawem, czy też nie, skoro jest to prawo suwerennych państw członkowskich?